przykład zaczął mieć wiarę w to, co prezentują indolodzy, tak. Osoby, prawda, wykształcone pod tym kątem, prawda? Więc to też jest takie niebezpieczeństwo, że powinniśmy unikać takich osób i mieć wiarę w to, co zaprezentowało się na podwale. Bo jeżeli ktoś nie... To jest podstawa. Podstawa to, co mówi Krishna w drugim rozdziale Bhagavad Gita, czyli że jesteśmy duszą, mamy umysł, ciało, zmieniamy to ciało, tak jak mamy to małe dziecko, za kilkanaście lat nie będzie ciała dziecka, tylko będzie ciało młodego chłopca, później będzie dorosły mężczyzna. I tak dalej. Więc to są rzeczy po prostu brak edukacji. Dlatego jest ten szok, kiedy mówisz, że nawet teraz normalnie można pojechać do Rajasthanu, jak się ten cyrk z tym koronaświrusem kończy, można pojechać do Rajasthanu i pojeździć sobie na wielbłądzie. To nie jest, prawda, to są wytresowane zwierzęta, które mają swojego opiekuna i można podróżować na wielbłądzie, prawda? Więc każdy może mieć na różnych planetach, na różnych miejscach przyjaciela w postaci małpy, goryla, tak jak mówiłeś o gorylu, różnych zwierząt, które tam są, z którymi można się zaprzyjaźnić. Dla nich na przykład nasze zaprzyjaźnienie się z krową, można mieć przyjaźń z krową, na przykład do wody gdzieś. No teraz tych krów już nie ma. Tak jak kiedyś się jechało, to widziało się gdzieś z oddali, które wypadały. Tego jest coraz mniej, tego już praktycznie nie ma. Więc kiedyś można pójść i zaprzyjaźnić się z krową, no ją czesać, można ją kąpać, jak jest gorąco, wyczyścić ją. Jest ten związek, prawda? Pomiędzy nami a zwierzęciem. I ja pamiętam, mieszkałem w Stanach, w Wrindavan, no to tam taki był byczek bardzo fajny. To był wół, prawda, taki mój. I nawet na niego skoczyłem. I to był mój, pojazd, prawda? Prawda? Więc każdy może mieć doświadczenie, że na przykład coś... Ja tam mieszkałem tu przez jakiś czas, prawda? Większy mój życie mieszkałem tam. Ale jakbym tam mieszkał, to może by coś takiego powstał w związek pomiędzy mną a tym zwierzęciem i mógłbym podróżować na tym, że tak powiem, wehikule zwierzęcia, prawda? Tak. Więc... Wiesz, a już latanie w powietrzu to już jest inne będzie, prawda? Ale są takie osoby, które mogą latać w powietrzu. To są, mają siły mistyczne. Ale jest taki na przykład, zanim się przeszedłem świadomości Kryszny, przeczytałem taką fajną książkę. Tam były różne takie rzeczy, na przykład znaleźli gdzieś tam czaszkę zrobioną z kwarcu, które zrobienie trwałoby w dzisiejszych czasach 300 lat. Gdzieś tam po prostu. Albo na przykład te rysunki w południowej Ameryce, które tylko można zobaczyć w całości, jak się zniesiesz na jakąś wysokość ponad ziemię, prawda, stworzone nie wiadomo jak, nie wiadomo kto i co i jak, prawda. Nie? Więc są te rzeczy, które wychodzą poza jakby takie zrozumienie logiczne człowieka, prawda. Jak ktoś będzie się tak interesuje takimi rzeczami, to łatwiej jest zrozumieć te rzeczy, które istnieją poza naszą planetą Ziemią, są z innych systemów planetarnych, że też jest życie. Prowad tłumaczy, że życie także jest w ogniu. Życie jest w wodzie, wszędzie jest życie, ponieważ tak jak sam powiedziałeś, to ciało materialne przystosowuje się, jest wytwarzane w określonych warunkach. Prawda? Nasze życie jest życie na powierzchni Ziemi. Nie możemy żyć, możemy przez jakiś czas w Ziemi, możemy przez cały czas, ale nasze to jest na Ziemi. Więc w sumie takie... Rozumiem, dlaczego ludziom tak trudno zrozumieć, dlatego że tak się wykształcili. Tak się wykształcili, czy rodzice, czy przedszkolu, czy szkole, czy później. Wszystko jest ładowanie tak, jak to zrobili naukowcy. I dają nam wiedzę o biologii, o fizyce, o matematyce i tak dalej. I my idziemy z tym bagażem tej wiedzy przez życie i myślimy, że to jest rzeczywistość. I wtedy jest zależność, jak jest otwarty, no to wtedy przyjmij łatwiej poświadomość Kryszny, czy wiedzę wedyjską. A jak ktoś jest bardzo zamknięty, bardzo hermetycznie i bardzo mocno wierzy, to wtedy będzie trudno tam sobie. No tutaj wystarczy się urodzić i już jesteś poddawany od razu uwarunkowaniu. Tak, jest taki urodzenie. Tak, a rodzice są pierwszymi, którzy to rodzą. I oni też byli urabiani. Tak, przez tym samym kanałem. I system robi takie pioneczko, nie? Każdy musi być równo ucięty, prawda? Równo ucięty. Tak. A jak to się troszeczkę wymknie, no to... Tak.
Agnieszka, przedszkole, czy tam żłobek, przedszkole, teraz tu się do szkoły. Potem musisz iść do pracy. I polecam taki bardzo fajny film, który nie ma nic wspólnego z Bhaktami Kryszny, który nie ma nic wspólnego ze świadomością Kryszny, ani z wiedzą wedyjską, który się nazywa No Intelligence Allowed. Jest zrobiony przez pana o żydowskim pochodzeniu, jest w tej tradycji religijnej, jest Żydem, nazywa się Bernstein. I on tam, w tym filmie, bardzo fajnie pokazuje, że naukowcy zupełnie niezależnie od świadomości Kryszny nazywają stworzenie intelligent design. Czyli stworzenie inteligentne. Czyli ktoś miał inteligencję stworzyć komórkę, która teraz dla osób kiedyś 100 lat temu komórka to było może jak to pomieszczenie. A teraz komórka, jak oni wchodzą w komórkę, to jest jak galaktyka, gdzie robią się różne rzeczy, że wytwarzają się różne enzymy i to, i tamto. Jest jak fabryka, ogromna fabryka do robienia wszechświat, prawda, galaktyka. Więc polecam każdemu sobie wpisać, na pewno będzie na YouTube, No Intelligence Allowed, czyli inteligencja zakazana. I tam będą wypowiedzi podwójnych doktorantów, albo ktoś jest PhD, albo jakaś, oni zostali, że użyli tych słów intelligent design, zostali wyrzuceni z uczelni. Wiele z tych osób, które tam robiło, co mi ten Bernstein robił wywiad, nie pokazywali swoich twarzy, bo bali się, że mogą mieć jakieś kłopoty. Więc tutaj wchodzimy w prawdziwą wojnę między demonami, które uczą demonicznej wiedzy i nie jest pozwalane nawet słów, czyli to stworzenie inteligentne, prawda? Że wszystko się stało przez przypadek, że wszystko się stało przez jakąś prawda, stworzenie jakieś, prawda, samo się stało, prawda, i przez przypadek i coś takiego. Prawda? Więc ja to skończę, bo się rozgadałem. Więc sumując, prawda, to wykształcenie. Nie. A wszyscy byliśmy biedni. Światło patrzę teraz dam nam tę wiedzę i można zobaczyć, porównać. No, kto kogo oszukuje, kto daje komuś wiedzę prawdziwą. Hare Krishna. Hare Krishna. Operator, proszę.